Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj wytwarza się temat dzisiejszego odcinka. Tak naprawdę ja uważam, że to jest złoto, to co tutaj powstaje, a chodzi o popiół. Mam to szczęście, że w domu, w kuchni mam jeszcze prawdziwą kuchnię kaflową z płytą, na której można gotować obiad. I kiedyś takie kuchnie przed wojną, w czasach wojennych, powojennych były normą, podstawą w domach. Później już jak przyszły takie czasy trochę lepsze, nagminnie te kuchnie zaczęto usuwać ze swoich domów. I tutaj u nas we wsi też praktycznie wszyscy te kuchnie powywalali. Po latach zaczęto żałować, że te kuchnie zostały wyrzucone i część ludzi, tutaj nawet moje koleżanki, koledzy, szukali na grande z Dunów, których tak naprawdę już też nie było z racji tego, że polikwidowano piece, polikwidowano kuchnię, więc i zawód z Duna zaczął zanikać, ale szukali z Dunów, żeby takie kuchnie stawiać i dosyć dużo ludzi sobie te kuchnie odtworzyło i odtwarza nadal. I tak naprawdę kuchnia jest moim zdaniem sercem całego domu, które daje takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie ciepła i takiej więzi rodzinnej. A obiad jak z takiej kuchni smakuje, to nawet już jest bez porównania. Całkiem inaczej smakuje rosół czy ziemniaki ugotowane na płycie kuchennej niż na gazie czy płycie takiej indukcyjnej. No i ogień, jak wiadomo, towarzyszy człowiekowi już od zarania dziejów, jak tylko został wynaleziony. No wynaleziony. Strzelił piorun w drzewo i ludzie pierwotnie zobaczyli, że to daje ciepło, to daje jakieś takie bezpieczeństwo i wtedy zaczęto ten ogień pielęgnować, tak jakby chołubić. Ludzie zaczęli poszukiwać, jak pozyskać ten ogień. Na początku go chronili, później wynaleźli krzesiwo, potem już za pomocą drążków pocierali i ten ogień sobie rozniecali. I tak naprawdę ogień, no zobaczyli, że mało tego, że daje ciepło, można upiec sobie mięso, można dzięki ogniowi wiele dobrego uzyskać. No i ogień nam towarzyszy po dzień dzisiejszy. U mnie w kuchni się pali i powiem Wam, że jak się ogień nie pali w tej kuchni, to jest tak jakoś cicho, pusto. A jak tylko w kuchni podpalimy, to jest taka radość, strzela. Kuchnia jest oczywiście na drewno, no przeważnie liściaste. Mamy też jeszcze piec centralny, w którym też palimy drewnem i w związku z tym popiołu u mnie jest bardzo dużo, bo cały rok się jego pozyskuje i wiele osób tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z potęgi działania popiołu, z jego właściwości, z jego szerokiej gamy zastosowań, nie tylko w ogrodzie, a szkoda. Oj, mokry. Witam Was wszystkich. Dnia drugiego w kuchni się wypaliło. No i będę wybierać popiół. Nie można go wybierać od razu, bo zawiera ogień w środku i zależy, gdzie się go daje. My wysypujemy w dużej mierze na obornik i zapaliłby nam się. Kiedyś mieliśmy taką sytuację. Mama właśnie wybierała z pieca popiół. Gdzieś zostały węgielki, żar został. Wyrzuciła na obornik, dobrze, że byliśmy w domu i tylko kupa dymu, zaraz żeśmy poszli wszystko zagasić i udało się, że skończyło się jakoś tak, no wszystko łagodnie, także tutaj jak się wybiera popiół, musi być on bez drobinek ognia, żeby tego ognia nie było, no bo jednak wiatr rozdmucha, czy jak się wysypie go gdzieś, to później on się niestety roztli. U nas, tak jak mówię, w większości wysypujemy go na obornik, jak nazbiera mi się całe wiadro popiołu, przesypujemy sobie warstwowo i później ten obornik trafia na pole. Ale
Popiół jest, wiele osób już to wie, ale dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że właśnie popiół jest takim cennym nawozem. Można nawet powiedzieć bezcennym. Zawiera on, tu mi się zaraz będzie sypać, wiaderko gdzieś stało na śniegu i mi się tutaj nabrudziło. Popiół jest dosyć bogaty w potas, wapń, magnez i inne składniki i mikroelementy, których potrzebują rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Popiołu nie należy stosować pod rośliny kwasolubne, z tego względu, że on podnosi pH, ma odczyn zasadowy i pod na przykład borówki nie stosuje się, bo borówki lubią ziemię kwaśniejszą, ale już pod truskawki, pod warzywa jak najbardziej. I tutaj w związku z tym, że jest on przebogaty w potas, świetnie nadaje się pod pomidory. Jak się sadzi pomidory, pomidory w fazie kwitnienia potrzebują dosyć dużo potasu, żeby wiązały ładnie kwiat, żeby później owoce nie pękały. Często jak pomidory są, już jak owoc się wiąże, robi się taka zielona piętka, to właśnie jest brak potasu. One też potrafią pękać i to jest oznaką, że pomidorkom brakuje potasu. Tak samo pod ogórki. Ogórki bardzo dobrze jest wyścielać trawą. Trawa ma to do siebie, że ona się długo rozkłada i te ogórki są dokarmiane w całym procesie swojego wzrostu i rozwoju. Ale popiół ma takie same właściwości i tutaj na przykład ja osobiście zdecydowanie wolę stosować popiół z tego względu, że sadzę dosyć dużo ogórków, sadzę dosyć dużo warzyw i wiecie co, jakby mi przyszło trawą to wyścielać, to bym się chyba zajechała z tą robotą. A popiołu mam bardzo dużo, bo palimy w kuchni drewnem, palimy w centralnym też drewnem. Także popiołu u mnie nie brakuje. No jest to dla mnie wygodniejsze po prostu. Tak jak mówię, bardzo on się nadaje pod warzywa i tutaj szczególnie pod cebulę, kapustę. Kapusta ma dosyć takie duże wymagania, jeżeli chodzi o potas. No a popiół potasu akurat nie zawiera dosyć sporo. Tak samo cebula. Cebula wręcz kocha potas. Ona uwielbia potas. I jak zostanie podsypana popiołem, powiedzmy pod korzeń tak zwany, no to sypie się popiół, przerusza się ziemię i sadzi się cebulę, bądź można robić roztwory do podlewania. To cebula dostaje takiego, słuchajcie, kopa, że rośnie dosłownie w oczach. Zresztą widzieliście, jaka u mnie cebula porosła. To właśnie między innymi dzięki temu, że był stosowany popiół. No u mnie, tak jak mówię, w przewadze jest z obornikiem, bo wysypujemy go na obornik, ale jeżeli ktoś nie ma pryzmy obornikowej, można wysypywać popiół na kompost i później kompostem podsypywać. Można też samym popiołem. No i tutaj się stosuje, jeżeli do sypania na ziemię, to kilogram popiołu na 10 metrów kwadratowych. I to w zupełności wystarczy. Można zastosować wiosną i jesienią, dwa razy do roku. Podsypywanie podsypywaniem, ale pomidory w sezonie fajnie jest podlewać popiołem. No i tutaj się robi roztwór 10 deko popiołu na 10 litrów wody i podlewa się pomidory. Pomidory popiołem można już podlewać, wiecie co, po 3 tygodniach od wysadzenia na miejsce stałe, ale nie częściej jak co 3 tygodnie. Ja Wam podam w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł, jak taki roztwór zrobić, bo tutaj często sobie spisujecie, nie nadążacie, także podam, ile się sypie popiołu, na jaką powierzchnię, jak rozrabiać. Też popiół jest
bardzo dobry w zwalczaniu mszyc. Tutaj też robi się roztwór i jeżeli chodzi o roztwór na mszyce, to 10 deko na 5 litrów wody, pryskać mszyce i trafi je. Dobrze jest też dać jakiegoś troszeczkę płynu czy nawet oleju do tego, żeby ten roztwór się przyklejał do liści, do mszyc, żeby to dłużej działało. Też to będzie wszystko zawarte w opisie, także tam sobie zerknijcie. No i w kuchni się już pali. Zawsze sobie tutaj kładę kawałeczek takiej gałązki świerkowej. Słuchajcie. Uwielbiam, jak ogień strzela. Wtedy kuchnia żyje. Zobaczcie, jaki klimat. W kuchni się pali, od razu radość zapanowała. No i tak jeszcze odnośnie popiołu, to, że jest bardzo dobrym nawozem, to jedno. A drugie, wiecie co, ja robiłam w zeszłym roku taki eksperyment na mrówkach i działa. Dzięki popiołowi można zwalczyć mrówki, sprawdziłam to i tutaj no w sezonie jeszcze tego nie mówiłam, bo musiałam być pewna, ale jak popiół się weźmie, rozproszkować go i tam, gdzie te mrówki chodzą i są dziurki do ich gniazda, nasypać dosyć grubo popiołu. Popiół jest pylisty i on będzie blokował dostęp powietrza do gniazd, do tych komór, gdzie te mrówki tam przesiadują i one się wyduszą po prostu. Te mrówki trafi, tak samo mrówki, które będą chodziły po szlaku, gdzie został rozsypany popiół, one tak jakby będą się nim obklejały i będą się, no wyniosą czy przepadną. Nie wiem, ale w każdym razie u mnie to działało. Popiół też bardzo dobrze zwalcza mech w trawnikach, mech na działkach, mech na ogrodach. Też tym popiołem posypać po tym mchu i on będzie robił się taki rudy, taki brązowy. No i wtedy grabkami taki mech się wyczesuje. Można dany teren podsiać trawą, czy jeżeli taki mech pojawia się na ogrodach, czy między gdzieś tam naszymi krzewami, to posypać popiołem. No tutaj właśnie mech jest taką rośliną, która występuje na terenie, na glebie kwaśnej i dlatego on tam sobie rośnie, a popiół z kolei podnosi pH i tak jakby niweluje tą kwasowość, więc i mech trafi. No i sam mech posypany tym popiołem będzie szybciej ginął. Mało tego, popiół powinno się dawać kurom. U mnie w domu, odkąd tylko sięgnę pamięcią, to mama z babcią wynosiły wiadrami dosłownie kurom popiół. One grzebały w tym popiele, trzepały się, kąpały, można powiedzieć. I jak są białe kury, to uwierzcie mi, one były jak po wojnie, jak po bitwie. Te kury nie były białe, tylko one były no takiego koloru jak ten popiół. Czarne niejednokrotnie. Ale kura, która się wytrzepie w popiole, nie ma chorób, nie ma wszy i nie ma tych takich, to chyba się ptaszyniec nazywa. Nie wyskubuje sobie piór, nie ma takiego stresu. Popiół, co zaskakujące, właśnie na kury działa odstresowująco, bo one się kąpią, zażywają kąpieli. Zwróćcie sobie nawet uwagę na ptaki, jak one się w kałużach kąpią. Kury zażywają kąpieli nie w kałużach wodnych, a właśnie w piasku, w popiele. To je odstresowuje, wtedy one są, można powiedzieć, szczęśliwe, lepiej się niosą. I co najważniejsze, popiół zawiera dużo wapnia, którego kury dużo zużywają na budowę skorupek jaj. Dlatego jak macie często kury i skorupki są takie cieniutkie,
pękają, to im brakuje po prostu wapnia i dawanie im samych skorupek z jaj nie uzupełni tego. Tutaj trzeba właśnie coś w takiej naturalnej postaci i świetnie się sprawdza popiół, który one sobie dziobią, wydziubują i te jajka są twarde. U mnie popiołu mają pod dostatkiem, to nieraz te skorupki są takie, że trzeba porządnie łomotnąć, żeby pękła. Takie są twarde. Także właściwości i działanie popiołu jest bardzo szerokie i polecam stosować, nie wyrzucać. Oczywiście najlepszy popiół jest z drewna liściastego, bo ma najwięcej tych takich mikroelementów i pierwiastków, ale z drewna sosnowego popiół też się nadaje. Z węgla niestety nie. Z węgla popiołu tutaj nie polecam, nie radzę sypać, ale z drewna jak najbardziej, jest to złoto. To jest po prostu złoty, naturalny nawóz, który, no tak jak już mówię, ma wiele właściwości, wiele zastosowań. I też w sezonie, jak już pomidory zaczynają kwitnąć, bardzo dobrze sprawdza się gnojówka z żywokostu, bo żywokost, co wiecie, jest również bardzo bogaty w potas, którego pomidory i nasze warzywa potrzebują, robi się gnojówki, ale nie każdy ma dostęp do żywokostu. Nie wszędzie ten żywokost rośnie, jest to roślina generalnie bagienna i nawet w tamtym roku pisaliście, że gdzie, Panie Reniu, gdzie znaleźć żywokost? No jest go regionalnie już coraz mniej. Są regiony, że jest go dużo, ale są miejsca, że jest go mniej. Super, sprawdzi się popiół. Jest wygodniejszy, łatwiejszy, nie trzeba chodzić, szukać gdzieś tam po bagnach, nie trzeba robić gnojówki. A działanie, uwierzcie, naprawdę jest to samo. Zresztą stosowałam w tamtym roku na ogrodzie i widzieliście, jak to wszystko wyglądało. Na temat popiołu to by dzisiaj było tyle. W opisie Wam podam proporcje, jak to powiedzieć. Trochę to tak dziwnie brzmi, proporcje, ale podam Wam, ile stosuje się sypkiego na metry kwadratowe, ile zastosować do oprysku na mszyce, a ile do podlewania na pomidory. I też powiem, co, ile, jak. Zresztą w sezonie jeszcze odcinki będą, także to się będzie, cały czas ten temat popiołu będzie się przewijał. A na dzień dzisiejszy będę się z Wami żegnać. I słuchajcie, kochani, odnośnie SMS-ów na wszystkie odpiszę, także nie denerwujcie się, czekajcie tutaj cierpliwie. Dziękuję Wam też za tą cierpliwość, jest ich ogrom. Także czy dzisiaj się wykopię z tych SMS-ów? Prawdopodobnie nie. Na pewno na część SMS-ów odpiszę dopiero jutro po południu, ale na wszystkie odpiszę. Każdy dostanie odpowiedź, także tutaj nikt nie zostanie bez odpowiedzi. No i dziękuję Wam za to, że jesteście, za każde słowa takie ciepłe w stosunku tutaj do nas, za podnoszenie, dodawanie nam wiary, że jeszcze jest naprawdę ogrom cudownych ludzi. No i też to podkreślam, no jesteśmy taką, można powiedzieć, jedną wielką rodziną, bo zdążyłam już Was poznać, Wy poznajecie mnie. No i tak chyba z większością już żeśmy się zżyli tak naprawdę i no jest taka sympatyczna nić tutaj. No i w tym momencie też chciałam pozdrowić tutaj Jakuba. Jakuba, który ma 11 lat, ogląda mnie. Jakub, syn Jadwigi. Także tutaj Jakub, do Ciebie pozdrowienia, buziaczki. I przytulam Cię bardzo mocno i dziękuję, że mnie oglądasz. Także tutaj dla Jakuba serduszko ode mnie leci i dla Was wszystkich również buziaczki i najserdeczniejsze pozdrowienia, ciepła, zdrowia i takiej opatrzności Matki Bożej i Pana Boga. Tego Wam życzę, kochani. Trzymajcie się. Do następnego.